Pies zaczął biec. Ciężko mi było za nim nadążyć. Starałem się zgadnąć, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Niedźwiedź? Jeleń? Coś jeszcze innego. Jednak zamiast zwierzęcia zobaczyłem człowieka. Młodego mężczyznę w sportowej kurtce i czapce bejsbolowej. Srebrne karabinki u jego pasa dzwoniły cicho, kiedy szedł. W porównaniu do mnie, straszliwie hałasował. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jednak rozpoznałem miejsce. To tutaj dzień wcześniej pies był uwiązany. Zanim zdołem połączyć ze sobą kropki, rozpętało się piekło. Nie byliśmy jedynymi ludźmi w pobliżu. Był ktoś jeszcze. Ktoś, kogo nie spodziewałem się znowu ujrzeć. Kobieta ze stacji. Jane. Poruszała się niezwykle szybko. Podbiegła do nic niespodziewającego się mężczyzny i skoczyła na niego, obalając go na ziemię. Pochyliła się w kierunku jego ramienia i... Wtedy zaczął się krzyk. Na początku nie potrafiłem ogarnąć tego, co się dzieje. Mój mózg starał się znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie. Może po prostu się wygłupiali. Może to był jakiś żart. A może śniłem na jawie. Minęło trochę czasu, zanim realność tego, co się działo, w pełni do mnie dotarła. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Jane odgryzła część ramienia tego człowieka i przełknęła. Widziałem jej twarz. Była pokryta we krwi, kiedy pochyliła się, by ponownie zanurzyć zęby w ramieniu nieszczęśnika. To już nie była ludzka twarz. Pożerała człowieka żywcem. Potrafisz to sobie wyobrazić? Facet wrzeszczał z bólu. Próbował zepchnąć ją z siebie, ale nie miał dość siły. Kiedy sięgnęła po jego szyję, było już za późno. Zamiast wrzasków słychać było charczenie i rzucie. Nie mogłem się ruszyć. Strach mnie sparaliżował. Gnight zareagował pierwszy. Rzucił się na Jane, zaciskając szczęki na jej ręce. Nie. Nie mam pojęcia, skąd wzięła się jej siła, ale rozwarła szczęki psa i cisnęła nim, jakby był papierową laleczką. Wtedy zauważyła mnie. Mimo, że dzieliło nas więcej niż 20 metrów, dobrze widziałem jej oczy. Nie były ludzkie. Ona sama nie była już człowiekiem. Była czymś innym. Na jej twarzy widać było jedynie gniew. Starożytną furię bestii w jej najbardziej prymitywnej formie. Rzuciła się w moją stronę, zdeterminowana i zabójczo szybka. Zresztą wygląda normalnie. Dobiegła do mnie, zanim zdołałem zebrać myśli. W takich chwilach człowiek działa odruchowo. Zastrzel ją. Nie miałem czasu podjąć świadomej decyzji. Uniosłem strzelbę. Moje ciało poruszało się samo. Strzeliłem. Na moment mój umysł całkowicie uspokoił się. Nie byłem pewien, czy moje działanie odniesie jakikolwiek skutek. Wypuściłem powietrze i oczekiwałem na wyrok. Wystarczyło. Kula trafiła ją prosto w pierś i przebiła płuco. Drgała lekko na trawie, pojękując. Oddech przechodził jej z trudem, a jej ruchy były niemrawe. Zaczęła płakać. Kiedy strzelałem do zwierząt, zawsze upewniałem się, że nie będą cierpieć. Jeśli dobrze nie trafiłem, strzelałem ponownie. Ale ta sytuacja była inna. Stałem nad młodą kobietą, płaczącą z bólu. Kobietą, która moment wcześniej próbowała zjeść człowieka żywcem. Kobietą, którą spotkałem przelotem 2 dni wcześniej. Co miałem zrobić? Strzel jeszcze raz. Odblokowano osiągnięcie litość. Nie mogłem dłużej znieść tego widoku. Sięgnąłem po strzelbę i wycelowałem. Kiedy wpatrywałem się w nią przez celownik, nasze spojrzenia się spotkały. Tym razem coś się zmieniło. Była spokojna. Wyglądało to prawie tak, jakby błagała mnie wzrokiem, bym skończył jej cierpienie. To nie były już oczy bestii. To
była ona. Nie mogłem zmusić się, by wymówić jej imię. Strzał przebił ponure milczenie lasu. Nie jestem pewien, jak długo stałem tam, wpatrując się w jej puste oczy. Było w nich coś hipnotyzującego. W pewnym momencie do mnie dotarło. Po raz pierwszy w życiu zastrzeliłem człowieka. Byłem mordercą. Nieważne, czemu to zrobiłem. Zabiłem kogoś, kto miał rodzinę i marzenia. Wszystko to odebrałem. Zmiotowałem. Kiedy starałem się uspokoić oddech i siebie samego, przypomniałem sobie, że Knight wciąż gdzieś tam był. Musiałem go znaleźć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy po tym wszystkim, to Natalie. Sięgnąłem do kieszeni, szukając telefonu. Muszę wrócić do chatki. Zdawałem ruszyć tam od razu, ale usłyszałem ciche skomlenie. Rozejrzałem się. Był tuż obok. Skomlał i lizał twarz martwego już mężczyzny. Zastanawiałem się, czy to był jego poprzedni właściciel. Jeśli tak, to co tu robił? Przyszedł, żeby dokończyć to, co zaczął, martwiąc się, że ktoś może się dowiedzieć? A może zmienił zdanie i wrócił, żeby zabrać psa z powrotem? Nigdy się nie dowiem. Zawołałem go. Zaczął do mnie biec, a ja odwróciłem się w kierunku chatki. Pies kulał lekko. Po takim uderzeniu, jakie zniósł, nie było w tym nic dziwnego. Nie miałem pojęcia, co się działo, ani dlaczego tamta kobieta mnie zaatakowała. Jedyne, co wiedziałem, na pewno to, że muszę zadzwonić do Natalii. Musiałem upewnić się, że była cała i zdrowa. Nie miałem czasu do stracenia. Przyspieszyłem. Niedziela, 7:10, wewnątrz chatki. Obraz masakry wciąż kołatał mi się po głowie. Z całej siły starałem się myśleć o czymś innym, ale wspomnienie krwi i wydartego ciała prześladowało mnie całą drogę. Było jak film grozy odgrywający się w kółko tuż przed moimi oczami. Mój żołądek buntował się za każdym razem, gdy pomyślałem o tym, co się stało. Mogłem przywołać obraz oczu Jane, wpatrujących się we mnie po tym, jak ją zastrzeliłem. Wiedziałem, że to była właściwa decyzja. Musiała być. Strzeliłem młodej kobiecie prosto w głowę. Nic już nie dało się dla niej wtedy zrobić. Była niebezpieczna. Przecież widziałem, co się stało z tym drugim facetem. Rzuciła się na mnie, jakby była zwierzęciem. To była sytuacja ja albo ty. Ja miałem strzelbę. W głębi duszy dziękowałem Bogu. Byłem wdzięczny, że nie była tak młoda, na jaką chciała wyglądać. Nie byłbym w stanie postrzelić dziecka. Moje ręce się trzęsły i nie byłem w stanie ich powstrzymać. Zacisnąłem zęby i starałem się skupić na teraźniejszości. Pomyślałem, że mógłbym sobie nalać whisky, ale nie miałem pewności, czy zrobiłoby mi to lepiej. Musiałem z kimś porozmawiać. Musiałem porozmawiać z Natalie. Boże, ależ za nią tęskniłem. Moje ręce trzęsły się, kiedy sięgałem po telefon. Odpiąłem od niego ładowarkę i spróbowałem go włączyć. Chciałem zadzwonić natychmiast, ale gdy ekran powrócił do życia, zalały mi wiadomości. Nieodebrane połączenie, nieodebrane połączenie, nieodebrane połączenie, wiadomość głosowa, nieodebrane połączenie. Co najmniej tuzin nieprzeczytanych powiadomień. Wszystkie z wczoraj. Jakim cudem przegapiłem tak wiele połączeń? Spojrzałem na telefon i wtedy do mnie dotarło. Kiedy wcześniej bawiłem się z psem, zniszczyły się więcej niż tylko ekran. Głośnik musiał się jakoś uszkodzić. Telefon cały czas dzwonił, tylko ja tego nie słyszałem. To by również wyjaśniało, dlaczego rano był rozładowany. Ale kto dzwonił do mnie tak wiele razy i po co? Musiałem odsłuchać wiadomości. Ale głośnik nie działał. Zrobiłem najgłupszą rzecz, jaka przyszła mi na myśli. Walnąłem to cholerstwo. Wiesz co? Zadziałało. Szybko włączyłem pocztę głosową. Masz 4 nieprzeczytane wiadomości. Pierwsza nowa wiadomość. Wiadomość nagrana w sobotę 23:48. Jack, proszę, odbierz telefon. Ta ćpunka, co ją przywieźli wczoraj, odbiło jej. To znaczy... Boże. Zaatakowała część personelu. Było nas tylko troje. Moja koleżanka, dr Jacobs i kilku pacjentów zostali ugryzieni i podrapani. Nigdy czegoś takiego nie widziałam.
Wyskoczyła przez okno i zniknęła. Martwię się o Hope. Niedługo będę wracać do domu. Odzwoń szybko, proszę. Druga nowa wiadomość. Wiadomość nagrana w niedzielę, 12:15. Odbierz telefon. Musisz natychmiast tu wrócić, Jack. To nie czas, żeby bawić się w dąsy. Poza tym, to domena kobiet. Ludzie, o których ci mówiłam, ich stan się pogarsza. Niektórzy dostali paskudnej gorączki. Jeden stał się strasznie agresywny i musieliśmy podać mu środek na uspokojenie. Coś jest nie tak. Proszę, odzwoń, jak tylko to dostaniesz. Boję się. Trzecia nowa wiadomość. Wiadomość nagrana w niedzielę, 1:32. Jack, słyszę strzały. Tutaj, w szpitalu. Musisz natychmiast tu przyjechać. Co się tu u diabła dzieje? Nie, aaa! Czwarta nowa wiadomość. Wiadomość nagrana w niedzielę, 4:56. Jadę po ciebie, Jack. Zostawiłam Hope z... Czekaj tam, gdzie... Sygnał. Wiadomość urwała się. Wtedy to do mnie dotarło. Niedziela 4:56 była 3 godziny temu. Wszystko to już się wydarzyło. A Natalie... Natalie miała wypadek. Kiedy wiadomości przestały się odgrywać, przez długą chwilę po prostu stałem, gapiąc się w ekran. Potrzebowałem czasu, by przetrawić to, co się stało. Jak tylko się otrząsnąłem ze zdumienia, wiedziałem, że muszę znaleźć Nat. Nat, co? Moim pierwszym instynktem było zadzwonić do niej, ale moja komórka miała już dosyć. Cholerna maszyna zupełnie się zepsuła. Ekran zgasł i urządzenie przestało reagować na wciskanie przycisków. Knight zdawał się wyczuwać moje zdenerwowanie. Podszedł bliżej. Au. Chcesz mi pomóc, kolego? Nie miałem wielu opcji. Knight i ja ruszyliśmy. Wiedziałem, że Natalie do mnie jechała. Wiedziałem również, jaką trasą musiała wybrać. To była długa droga, ale nie miałem pojęcia, jak inaczej mógłbym ją znaleźć. Z psem u mego boku trzymałem się skrawka nadziei, jaki mi pozostał. Jak przez mgłę pamiętam, jak wsiadłem do samochodu i wyjechałem. Pot lał mi się po plecach. Nie gazowałem tylko dlatego, że bałem się przegapić Nat. Ostatecznie znalazłem nasz roadster rozbity obok drogi. Zaparkowałem przy nim i wysiadłem. Natalie nigdzie nie było. Moje serce zamarło, gdy rozglądałem się gorączkowo. Nie mogłem znieść myśli, że ostatni obraz, jaki Natalie będzie o mnie miała, to ten nieobecnego drania, Boże, że nasza kłótnia będzie naszym ostatnim spotkaniem. Musiałem ją znaleźć i naprawić wszystkie krzywdy, które wyrządziłem. Ale pomimo całej mojej determinacji i starań, to Knight ją znalazł. Opuścił drogę i pomknął w głąb lasu. Pobiegłem za nim. Nie myślałem za wiele. To był instynkt, po prostu mu ufałem. Nie zajęło to wiele czasu. Nie odbiegliśmy daleko od samochodu, kiedy ją ujrzałem, błąkającą się między drzewami. Została zainfekowana? Nie. Wydawało się, że mnie nie rozpoznaje. Jej oczy były nieprzytomne, a skóra blada. Chyba została. Nie wiedziałem, co robić. Była ranna, to było widać. Miała kawałek ubrania owinięty wokół ramienia. Znowu ją zostawiłem. Nie było mnie przy niej, kiedy tego potrzebowała. Co miałem jej powiedzieć? Krzyknij, czy uspokój ją. Kurczę, nie wiem. Krzyknij. Nat! Jack! Gdzie jesteś, Jack? Nat, posłuchaj mnie. To ja. Tutaj jestem, ocknij się. Kim jesteś? Spoglądała przeze mnie, nie na mnie. Jakbym był duchem. To ja. Co ci się stało? Muszę ostrzec Jacka. Daj spokój tym bzdurom. Spójrz na mnie.
Spójrz na mnie, Nat. Tak? Tak, to ja, kochanie. Nienawidzę cię, ty draniu. Dlaczego mnie zostawiłeś? Kochanie, proszę, uspokój się. Widziałem, jak drży. W pierwszej chwili myślałem, że to z powodu wypadku i rany. Wtedy mnie olśniło. Byliśmy w środku lasu. W miejscu, które przerażało Natalii. A mimo to, nadal tu po mnie przyjechała. Po tym wszystkim, co powiedziałem i zrobiłem. Była aniołem odwagi. Co się stało? W szpitalu. Tam. Nie uwierzysz mi. Daj mi szansę. Przywieźli młodą kobietę z dziwnymi symptomami. Była słaba, ale wybuchowa. Miała ślad po ugryzieniu na przedramieniu. Pomyśleliśmy, że może mieć skłonności samodestruktywne. Powiedziała, że jest głodna, ale nie chciała dotknąć jedzenia. Daliśmy jej kroplówkę. Nie wiedzieliśmy, jak inaczej jej pomóc. Dzień później dr Jacobs przyszedł ją przebadać, a ona... odbiło jej. Podrapała go i ugryzła. Jego i pielęgniarkę, która próbowała ją powstrzymać. Wybiegła z pokoju i zaatakowała innych pacjentów. Kiedy ochroniarze zaczęli do niej strzelać, wyskoczyła przez okno. Z trzeciego piętra. Nie mam pojęcia, co się potem z nią stało. Zajęliśmy się doktorem Jacobsem i pacjentami, ale rzeczy zaczęły wymykać się spod kontroli. Poczułem mdłości. Nie podobało mi się, w którą stronę to zmierza. Mimo to musiałem spytać. W jaki sposób? Dostali paskudnej gorączki. Nie mogliśmy jej zbić i... Szeryf zorganizował obławę. Zmobilizował policję. Wydaje się, że wojsko też się w to zaangażowało. Ustawili barykady. Wygląda to tak, jakby chcieli zatrzymać ludzi w mieście. I była jeszcze taka kobieta. Ciężko mi o niej coś powiedzieć. Przysięgam na Boga, wydawało mi się, że to moja koleżanka z pracy. Ale okazało się, że to ktoś inny. Nie wiem kto. Co z tobą? Jesteś ranny? Wszystko w porządku. Martwiłam się o ciebie. Czemu nie odzwaniałeś? Cisnęło mi krtań, gdy pomyślałem o wydarzeniach z tego ranka. Co stało się z pacjentką Natalii? Nie powinienem okłamywać Nat. Lecz i tak było między nami dość złego. Zasługiwała na moją szczerość. Z drugiej strony, po tym wszystkim, co przeszła, czy nie byłoby jeszcze większym okrucieństwem opowiedzieć jej, co się stało? Przełknąłem i zdecydowałem, by... powiedzieć jej wszystko. Opowiedziałem jej, jak przygarnąłem psa i jak Knight zniszczył mój telefon. To, co przyszło w następnej kolejności, było znacznie trudniejsze. Musiałem opowiedzieć Natalii, co zmieniła się jej pacjentka. W jakim stanie ją znalazłem. Że, broniąc się, musiałem ją postrzelić. Jeżeli Natalii wcześniej była blada, teraz wyglądała, jakby miała zwymiotować. Nie wiedziałem, czy to przez to, co Jane się zmieniła, czy z powodu tego, co ja zrobiłem. Tak czy inaczej, to jeszcze nie była najgorsza część. Natalii przerwała mi tylko raz. Boże, nie sądziłam, jak to się mogło stać? Nie mam pojęcia. Było tak, jakby zmieniła się w zwierzę. Ale ona była człowiekiem, Jack. Jeszcze tylko kilka godzin wcześniej. Wiem, Nat. Ale słuchaj, nie miałem innego wyjścia. Musiałem się obronić. Rozumiem. To ona zaatakowała mnie, Nat. Nie na odwrót. Pamiętaj o tym. Najgorsze było na końcu. Musiałem przyznać, że zabiłem tę kobietę. Jakby była wściekłym zwierzęciem. Nie próbowałem udawać, że było inaczej. Tak, uważałem, że to była łaska. Ale to nadal było morderstwo. Nigdy nie zapomnę wyrazu oczu Nat. Do dziś mnie prześladuje. Niedowierzanie, ból. Ale Nat była silną kobietą. Szybko ukryła swoje emocje. Oboje mieliśmy ważniejsze rzeczy do zrobienia niż płakanie nad przeszłością. Co z Hope? Nadal jest w domu?
Boże, nie, przecież bym jej nie zostawiła. Wzięłam ją ze sobą, ale bardzo się bała. Ja pomyślałam... Nie wiedziałam, co się z tobą stało. Martwiłam się, co możemy zastać. Więc zostawiłam ją u Boba. Obiecał się nią zająć, a ja mu ufam. Mamy spotkanie za miastem. Cóż, zastrzel mnie. Przez moment poczułem ulgę. Myślałem, że niezależnie od tego, co się stanie ze mną lub Nat, przynajmniej nasza córka była bezpieczna. Nie miałem o niczym pojęcia. O, shit. Czy tu leży... O, kurwa. Co tu się u diabła stało? Początek. Odblokowano osiągnięcie. Kochani, w ten sposób kończymy PT1. PT1 Perseverance, który kończy się świetnie. I powiem wam, że taka visual novelka jest naprawdę, naprawdę genialna. I co jedyne jeszcze wam mogę na 100% powiedzieć, że z pewnością, ale to na 100% przejdziemy całość. Przejdziemy całość, nie wiem, czy wszystkie party już są. Widziałem, że chyba dwójka i trójka są, ale co do czwórki nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, ja jednak podzielę ten materiał na dwie części, bo mam już 43 minuty nagrania. O, po 22 minuty. Bo już 4 nawet, no. Tak więc, moi kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Perseverance Part 2. Trzymajcie się. Hej, hej.